Nawarzyńskiego. Tak, dobra akcja. Zdjęcie, rozegranie z, praktycznie z pojedynczym. No jeszcze próba z akuracji skuteczna. Mało tego, ta piłka przebijała przez gałązkę, nie znalazła się w boisku, a odpowiedź jest rewelacyjna. Marcin Waliński, jak się opłaca walczyć do końca? Myślicie panowie, apeluje Marcin Wika. Tak, no bo tak jakby przestali, dwa razy znowu podbita piłka. To już końcówka tej Szczecinianie, no chyba przestali grać pewnie, że ta piłka wpadnie, że te odbicia nogą nie będą skuteczne. Ale widziałeś, jaka wystawa potem? Tak jest, John Safe. Miloszew dostał czapę pod nogi. Piłka w boisku 18 do 16. Było boisko prosi, żeby nie sprawdzać, nawet nie brać challenge'a. No bo szkoda, jak sam widział, że boisko wróciło. Miloszew do tej pory bardzo skuteczny, kończył wszystkie piłki, które dostał, ale tutaj na podwójny blok. Tak jest, i Waliński tutaj wyczuł kierunek, przełożył ręce mocno. Piłkę ratować. Podeszło do obrony, zdarzyli się jeszcze do samą Niemczech mocniej, dostał Witał Ruczek od Miluszewa. No, czyja była ta piłka? Tak, czołgach 19 do 16. No widzimy, ta piłka spadała mocno, była niska i spadała 1,5 metra od antenki. Tutaj Waliński musiał kiwać, ale zrobił to znakomicie. Problem przecież na początku tego meczu. No. I kolejny punkt to jest zagrywki. Tak, no, narzekaliśmy na taką nieregularną zagrywkę. Sporo błędów, zepsutych zagrywek po stronie Będzina, a teraz na tym etapie w tych fragmentach meczu znakomicie się sprawują. Teraz Waliński utrzymał ten serwis, kwestia zagrania jednak zespół Będzina, a mimo to skończył akcję po rękach blokujących. Tak, Waliński tutaj zagrał technicznie, pasował lekko, podkręcił na blok. Zagrywać będzie Michał Rudy, przepraszam, Maciej Wika oczywiście. No i... No, dobrze. To było przez ręce. Tak, przez ręce wybrnął. Ruski z tego. Piłka miała mocno wrzucona. No, był aut moim zdaniem. Ale po plecach nawet, tutaj gdzieś po tułowiu rozgrywającego. O, to po ręku. Tak, po ręku. Taki bardzo, bardzo bolesny, zatrzymany Bartosz Cedzyński. Reino skoczył w ciemno. Zostali. To jest zresztą podwójny blok. Waliński tu zamyka, więc nie za bardzo gdzie było uderzać. W środek. Zostali, złożyli ręce i właściwie postawili ścianę. Tak, bo psuł zagrywki, czy bodajże 4 zagrywki zepsuł na początku seta. A potem się to wszystko odwróciło. No, a ty teraz... Przypuszczam, że piłkę atakuje po prostu Waliński. Tak, on, dobra piłka przede wszystkim, bo dociągnięta do... O właśnie, to jest możliwość uderzenia po prostu. Ona może jeszcze do końca nie była do antenki, ale... W pełnej liczbie ataków Miluszew ma procent 21 tylko. No to już omówili Miluszewa, że dobry początek zawsze każdego seta, a potem no, bardzo źle. A serwisowy? Tak jest. 2-1. A chyba sędziowie jednak pokazali, że out. No, Waliński też brawo tutaj dzisiaj. No jest, tak, spisuje się. Bardzo dobrze i w nagrywce. I tak. Ale to wszystko się odwróciło i się utrzymuje jak do tej pory. Marcin Waliński. Mamy serwisy trafione mi kółka, ale zobaczmy teraz. Atakuje Ruczek i na miejscu jest Potera i jest odpowiedź właśnie Walińskiego. Bardzo dobre skrzydła, jeśli chodzi o ich skuteczność, ale też o dystrybucję piłki w ataku przez rozgrywającego. To jest na równi, po 13 akcji każdy z nich dostał.
sobie jak rozgrywający ładnie dzieli piłkami. Rozdziela. Równo. Zobacz, brawo. Jeszcze taka obrona Walińskiego właśnie potknął się gdzieś. No to jest akcja na aut, ale brawa, wielkie za determinację, za wyciągnięcie tej piłki. Zawsze szkoda tak tej akcji, tego ataku, bo to już by było dopełnienie. Pięknie tutaj Waliński pociągnął. Znakomicie. No bohater ostatniej akcji, na pewno. Ale czy jest to mocy do samego końca? Jednak wielkie w pierwszym i drugim secie i jest boisko Włada Kowalińskiego, szuka kierunku wyjściu. Nie odjeżdżali zawodnicy gospodarzy. Miluszek zablokowany przez Kowalińskiego. No właśnie, tutaj jest to niebezpieczeństwo, że Miluszek, ta druga część każdego seta jest zła w jego wykonaniu. No i tu widzimy znowu wpadka, blok. Pięknie teraz Rotajczak, tak. Znowu proszę zwrócić uwagę, jest to ustawienie bez libero, oni bronią. A co teraz w obronie przydarzyło się po stronie spadonu? No, Waliński tutaj zaskoczył leciutko podkręconą piłką. Przecież to takie sytuacje, którą strefę ma zasenować. Trener zajął się innymi rzeczami, tutaj na libero. No. Pojedynczy blok, proszę spojrzeć, przez środek, nie wyszła ta akcja w drużynie Espadonu. Wyruto. A, ale dobrze. Tutaj jest tam komu atakować, Miluszew ledwie zdążył, tam uchronił się też przed przejściem linii środkowej boiska. Jeszcze grają zawodnicy z Będzina. Waliński, no puścił taką żabkę na Figa. Tak, ale to jest kolejna, widać, że potrafi to robić.